Cześć, z tej strony Jarek Poleca, witajcie serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, ciąg dalszy filmów na DVD z mojej wideoteki. To co, zaczynamy. King Kong. Uwielbiam King Konga. Potrafię ten film oglądać, kilka razy już obejrzałem, a ta wersja jest świetna. Naprawdę coś fajnego, bardzo polecam. Długa taka przygoda. Kto nie widział, musi zobaczyć tą wersję. To jest z roku 2003. Nie, 2005. 2005 rok. Czerwony smok. To już jest ta nowa adaptacja z 2002 roku. Kultowa jest z 1986 chyba szóstego roku. Ta pierwsza wersja była. Chyba tak. W każdym razie świetny film. Polecam serdecznie. Była ucieczka z Nowego Jorku. Jest też ucieczka z Los Angeles. Czyli druga część przygód Kurta Russella w już nie będę łamał sobie języka. W każdym razie w świecie po jakiejś wojnie atomowej, coś w tym stylu. Fajnie. Duna. To jest ta pierwsza część z 1984 roku, zdaje się. G.I. Joe, Czas Kobry. Kawał szybkiego filmu. Polecam serdecznie. Taki film na raz. Indochiny. Ambitne kino w każdym razie. 92 rok produkcji. Wbrew regułom. Nie znam tego filmu, ale może być fajny, bo dwójka fajnych aktorów jest. Dziedzictwo Borna. No tutaj to będzie mocne kino. Pościgi, ucieczki, strzelaniny. Tak to można nazwać. Tajfun. Najdroższy film w historii koreańskiego kina. No ciekawe, nie widziałem tego filmu jeszcze. Ale skoro najdroższy, to pewno będzie świetny, co? Posterunek, atak na posterunek. Ale to już chyba mam ten film. Rządzę i pieniądze. Czwórka fajnych aktorów. A dwójka znana na pewno. O, patrzcie, mam obroże. No, zobaczcie. Kultowy film. Mam go na DVD. A chciałbym mieć na VHS-ie. 89 rok produkcji. Rutger Hauer wtedy był w formie. I mówią, że to był jeden z ostatnich jego udanych filmów. Ghost in the Shell. Cyberpunk.
pierwszej wody. Polecam serdecznie. Zły porucznik, mocne kino dla twardzieli. Sanctum, nadchodzi nieznane. Wiecie co, bardzo dobry film. Świetne, świetne zdjęcia, intryga jest świetna. Muszę polecić ten film, naprawdę kawał dobrego kina. Poszukiwany żywy lub martwy. Rutger Hauer naprawdę gra tutaj świetnie, wartka akcja. Wszystko się zgadza w tym filmie. Polecam serdecznie. Poszukiwany żywy lub martwy. Muszę wyjąć. Inni, frapujący horror. Frapujący horror. Naprawdę z ciekawym zakończeniem takim. No w każdym razie świetnie się ogląda. Świetnie się ogląda. Powieści z Narni. No to jeszcze nie rozpakowane nie mam. Nie widziałem tego filmu. Kariera Nikodyma Dyzmy, odcinek pierwszy i drugi. Świetnie. Popatrzcie. No patrzcie, mam karierę Nikodyma Dyzmy. Ale tylko pierwszy i drugi, trzeci, pierwszy i drugi odcinek? Szkoda. Słabo. Szklana pułapka 4. Będzie się działo. A Szklana pułapka 5 w kinach od 14 lutego, jak tutaj piszą, jak tutaj jest napisane, o tak. Czerwony smok, ale to już inna wersja tego samego filmu, który wcześniej pokazywałem. Brother. No, taki film akcji, kurczę. Mafia, Yakuza, porachunki, wiadomo. Słuchajcie, słuchajcie, tutaj się zaczyna. Muszę głęboko sięgnąć po te filmy. Ostrość. Bo tutaj jest dalsza część kolekcji. Coś. No to horror, już wiadomo, że to jest horror kultowy. I powstało coś. Prequel, czyli to, co działo się przed cośiem z roku 82. Ostrość by się przydała. I prequel tego horroru powstał w którym roku? W 2011. No, też dobry film jest. Świetny. John Carter. No to taka, wiecie, przygodówka. Chłopa wciągnęło gdzieś tam w czarną dziurę i wylądował w innym wszechświecie i okazało się, że w tym innym wszechświecie jest Supermanem. No, takie. Obejrzeć i zapomnieć. Jesteś Bogiem. Klasyka. Speed Racer. Bardzo widowiskowy, fajny film, muszę powiedzieć. Kolorowy taki. Obejrzeć i zapomnieć, ale ogląda się naprawdę bardzo przyjemnie. Spektakularne wyścigi. Wszystko dobrze nagrane jest, zagrane. Johnny Mnemonic. No to kultowa rola Keanu Reevesa przed Matrixem.
Potem był Matrix, który już stał się wielkim klasykiem. I Johnny Mnemonic też jest klasykiem. Kawał dobrego filmu. Atlas Chmur. Słuchajcie, ciężki film. Ciężki film z przesłaniem, tak powiem. Nakręciły go bracia Wachowskie, tak mogę powiedzieć, bracia Wachowskie, bo to byli bracia Wachowscy, ale zamienili się na siostry Wachowskie, na Lenę i Anty. Co tu mogę powiedzieć o tym filmie? Ciężki film, z przesłaniem, ale ciężki film jest. No tyle, no. Dobrze aktorzy tu grają w każdym razie. Siedmiu wspaniałych. Muszę to chyba tak na dół. Siedmiu wspaniałych. Polecam. O, tutaj słuchajcie, widać po ile kupiłem ten film. Po jednej złotówce. No. Nieustraszony, jakiś odcinek 22. W każdym razie jest. W kolekcji Kot Merkury. Klasyka. Z Bruce'em Willisem. Bardzo dobry, dobry film. O, K19 się znalazło. Proszę bardzo. Wielokrotnie oglądałem ten film. Jest cały czas świetny. Mogę do niego powracać. Naprawdę kawał dobrego filmu. O, tutaj grube pudełeczko X-Meni. Czyli pełny dubbing aktorski sezon pierwszy. Też kupiłem pewno za złote albo za 2 złote w CX-ie swego czasu. Interstellar. Kawał świetnego filmu. Naprawdę powiem wam. Jeden z lepszych filmów, jakie widziałem, science fiction. Klasyka w każdym razie. W doborowym towarzystwie. No jakaś komedia będzie z intrygą jakąś taką. 2004 rok produkcji. Nieugięci, mafia i te sprawy. Lata 40. Zbigniew Cybulski, Wajda, Popiół i Diament. Klasyka, proszę was, klasyka. Strefa X. Anna Karenina, no to taki klasyk już naprawdę. Ładnie wydany nawet, widzę, dwupłytówka, super. Artysta. Najbardziej oryginalny film od czasów kina niemego. Jeszcze zapakowany. No ciekawe, ciekawe. Full Metal Jacket. Stanley Kubrick. Nie, to trzeba zobaczyć. Naprawdę film kultowy. Ciężko opowiedzieć coś o nim. Kilku zdaniach, ale naprawdę świetny film. Obława, obława. Obława. Zdrada ma wiele twarzy. Trylogia. Słuchajcie, mam trylogię. X-Menów. No, elegancko. Poznaj przystojnego bruneta. Antonio Banderas, film Woody Allena, Anthony Hopkins,
też gra tutaj główną rolę. No, kawał filmu. Okręt, klasyka. Misja Sprawiedliwości, a to kupowałem w kiosku. Jeff Wincott, w latach 80. wielka gwiazda filmów bitych na gołe pięści. I to taki, o taki cieniutki boksik. Grawitacja, no to kawał dobrego kina, trzeba polecić, science fiction. Świetne zdjęcia. Uch, zdjęcia rewelacja. Tarantino Kill Bill, część pierwsza. Moja ulubiona część Kill Billa. No co tutaj się dzieje, powiem wam. Co tutaj się dzieje? Rewelacyjne kino. Jeden z lepszych filmów Tarantino. Jeśli nie najlepszy, moim zdaniem. Moja matka, nie znam. Kino ambitne. Quantum of Solace. Klasyka Jamesa Bonda. I Kill Bill. Część druga? Czy pierwsza? Nie ma napisane. Chyba jedynka to jest. Mam dwa razy. Nie szkodzi. Aviator, Leonardo DiCaprio, fajny film. Pianista, klasyka. Meksykan, Brad Pitt i Julia Roberts. O, to coś dla zakochanych. Proszę bardzo. Alex Rider, misja Stormbreaker. Anonymous. Wspaniałe doświadczenie. Prawda to największa tragedia ze wszystkich. Słuchajcie. To chyba koniec, kurczę, filmu. Tam jest już pusto. A części chyba się zrobiło z 7. Uff, dobrnąłem do końca moich filmów na DVD. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Niech się kanał rozwija. Trzymajcie się ciepło. Cześć.